Cześć! Jakiś czas temu pokazywałem Wam, jak możecie zmodyfikować taki stary manualny obiektyw Helios model 44-2. Tamta modyfikacja polegała na odwróceniu przedniej soczewki w celu uzyskania takiego ciekawego efektu. Jak nie widzieliście tego filmu, to łatwo możecie go u mnie na kanale odszukać, jeżeli Was to interesuje. Natomiast dzisiejsza modyfikacja będzie polegała na tym, żeby nakleić na przednią soczewkę takie małe kółeczko. Ja już mam to zrobione. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Może z bliska bardziej. Ja to kółeczko zrobiłem w taki sposób, że wyciąłem dziurkaczem w papierze kolorowym samoprzylepnym. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, na przykład, że mogłoby Wam się coś zniszczyć przy takiej modyfikacji, macie jakiś egzemplarz fajny obiektywu, którego właśnie nie chcecie w żaden sposób uszkodzić, no to może lepiej wtedy tego nie róbcie. Jakbyście chcieli wrócić do tego stanu, który był wcześniej, no to oczywiście można odlepić to kółko. No tylko tyle, że zależy, jak ten klej będzie mocno trzymał, być może trzeba będzie to jakoś zdrapać i może się ta soczewka trochę też porysować. No ja akurat mam tutaj i tak już porysowaną w nie najlepszym stanie, więc jest to taki do eksperymentów obiektyw. No i teraz tak, co właściwie takie nalepienie takiego kółeczka nam daje? Helios ma to do siebie, nie tylko Helios, ale różne inne stare obiektywy też, że tworzą takie ciekawe rozmycie tła i często to tło, jeżeli to są jakieś bliki światła, jakieś refleksy na wodzie albo takie zdjęcia pod światło, gdzie w jakichś tam szczelinach, na przykład pomiędzy gałęziami to światło się gdzieś przebija, no to wtedy te wszystkie punkciki, one się rozmyją w takie charakterystyczne kółeczka. Dosyć ciekawie to wygląda. Natomiast jak my nalepimy na przednią soczewkę takie właśnie małe kółko, to spowoduje to, że w tych rozmytych kołach w tle na zdjęciu będą dziurki. I teraz chodzi o to, żeby dostosować wielkość tego kółeczka, które nalepimy, do otworu przysłony, na którym będziemy robili zdjęcia. Zresztą to sami zobaczycie, jak będziecie chcieli tego spróbować, że albo ta obwódka będzie grubsza, albo cieńsza. Jak przesadzimy za bardzo z wielkością tego kółka i domkniemy przysłonę, no to wtedy w środku zdjęcia będzie takie zaciemnione lub w ogóle nie będzie się nic rejestrowało. Więc warto sobie właśnie poeksperymentować. No ja Wam pokażę teraz właśnie na przykładzie, jak te kółka się formują. Jak można sobie zrobić, to jest kawałek folii aluminiowej, taki zmięty lekko. No i on, mając dużo takich właśnie kanciastych tutaj fragmentów, fajnie posłuży, żeby pokazać, bo każdy z tych fragmentów, właśnie takich kanciastych, będzie tworzył taki pojedynczy blik światła, który właśnie rozmyje się w taki sposób, jak Wam przed chwilą powiedziałem. Ja będę to robił w taki sposób, że oświetlę sobie tą folię aluminiową. Nie będę łapał na nią ostrości, tylko złapię ostrość w innym punkcie, tak żeby to, co jest na tej folii, było właśnie rozmyte. Poobracam trochę tą folią w taki sposób, trochę bliżej, trochę dalej i zobaczycie, co się będzie ciekawego działo. No i tu możecie właśnie się przyjrzeć, jak te pojedyncze bliki światła formują się w takie właśnie obwódki jakby. Dosyć ciekawie to wygląda i daje ciekawe możliwości do zdjęć w terenie. I właśnie tutaj takie zdjęcie z terenu też chciałbym Wam pokazać. No i to jest to zdjęcie. Jak widzicie, też są właśnie takie kółka z dziurką, takie właściwie okręgi. W tym przypadku te kółka powstały w tle z takich właśnie takich małych szczelinek, którymi wpadało światło do lasu. I to tworzy właśnie taki fajny, magiczny klimat na zdjęciach. Można kombinować, można się tym w różny sposób bawić. Daje to różne ciekawe możliwości. Jak będziecie mieli jakieś pytania czy wątpliwości, to piszcie w komentarzach, to postaram się Wam odpowiedzieć. Dzięki dla patronów za wsparcie kanału. Jeżeli Wy też macie ochotę dołączyć do patronów, to tutaj są linki i te linki są też w opisie. Także dzięki i do następnego.